Mamy niedzielę rano. I właśnie, ponieważ mam kurs, to tak się przyszykowaliśmy. Tak się przyszykowaliśmy do kościółka. Chustę, kurtkę, która wreszcie spełnia swoje zastosowanie. Nie? I idziemy podziękować Bogu chyba za czwarty miesiąc, który skończyliśmy razem, i za piąty miesiąc prosić, żeby był dobry, bo zaraz zaczynamy nowy miesiąc. I na koniec czwartego miesiąca Kazik sam z siebie przekręcił się z plecków na brzuchu, więc wow. Na początku jeszcze miał, dzień wcześniej miał jeszcze taki problem, bo pięknie uszutował bederka, no ale ręce mu coś nie szły. Ale już wczoraj te rączki poszły super. Więc idziemy do kościółka. A idziemy tak rano, bo ja przecież mam kurs programowania. A nie jest łatwo, ale się staram. Nie, Kozik? Prawda? Ładny pierwszy świt z czterech, ze skończonych czterech miesięcy, a z początku piątego miesiąca jest naprawdę epicki. Aż żałuję, że nie mam, że mi się popsuł statyw i nie mogę zrobić z tego timelapse. To by było takie piękne. Sorry za dydum. Ale no zobaczcie, jak ślicznie. O, bo takie życie było całe piękne. O, to niebo już sięga tam daleko. Daleko, gdzie mleko. I tu mamy park. I budowę. I piękny wschód słońca. Jak tu wstaje, to jest już naprawdę daleko. Tam gdzieś by nie wstawało, jak będzie grudzień. A latem stawało tam. Tam ostatnio wstawały księżyce, a chyba pełnia to tu. Tak, to jest mieć okno na wschód. A tam mamy okno na Kazika. Byś pomachał trochę. Wiem, nie potrafisz. Idziemy się przewinąć i ubrać. Tak. Właśnie jestem po... Powiedziałem, że montażowym maratonie, bo wreszcie zaczęłam montować dla was zaległe filmiki, więc ja wiem, że oglądacie to, jak już te filmiki, mam nadzieję, że zaczęły się wreszcie pojawiać regularnie, ale oprócz montażowego maratonu miałam też mały maraton zakupowy, a natomiast przygotowałam się do jesieni. Kupiłam zimę, tak naprawdę. Kupiłam taką mówkę na wózek. Przymierzyłam ją już do wózka, pasuje. Więc na jesień będzie jak znalazł. Już poranki teraz już są dosyć chłodne, a mamy powoli się robi, że końcówkę października. Więc rozpoczęliśmy kolejny miesiąc. Tam Staszek odrabia pracę domową, więc go trochę słychać. I tak, zaczęliśmy kolejny miesiąc z życia. I właśnie, przyszła mówka, przyszły śliczne świąteczne już skarpety, nie? Bo stwierdziłam, że na jesień to co mamy, to nam wystarczy. I zamówiłam, skorzystam z rabatów takich jesienno-świątecznych. I kupiłam fajniutkie takie już świąteczne skarpetunie w Heimie, pewnie będziecie chcieli. Mam nadzieję, że jakieś vlogmaski porobimy, więc może się uda, chyba że będę zbyt pochłonięta moim kursem. I tak, kupiłam też 5 opak budziaczków z długim rękawem i takich fajnych kopertowych, właśnie już na ten rozmiar od pół roku do 9 miesięcy. Tak, neutralne bym powiedziała. Tam jakiś niebieski jeden. Tutaj miałam zielone gładkie, delikatne zielone paseczki i takie właśnie beżowe i beżowe paseczki.
No i kupiłam jeszcze bluzkę dla siebie. Taką do krmienia, ponieważ bluzek z długim rękawem coś mi brakowało. Miałam, jak chodziłam do pracy, to miałam kupionych trochę bluzek typu koszula albo tego typu. No, umówmy się, że niekoniecznie chce się chodzić w koszulach po domu do leggingsów jakoś tak. Wyszło na to, że moje bluzki bardzo szybko się ostatnio kończą, ponieważ są często obmiotowywane albo oulewane. Tak, jeszcze zamówiłam jedną rzecz, która już przyszła, jeżeli chodzi o przygotowania do jesieni, a mianowicie uchwyt na kubek. Jest też tutaj uchwyt na telefon od razu wbudowany, ale mi on totalnie nie jest potrzebny, bo raczej nie będę nosiła w tym telefonu. Jednak korbusz jest, może jak będę miała w samochodzie taki telefon, nie wiem, może kiedyś się przyda, ale no niestety nie da się go wyjąć, bo to jest taka całość. A był to dosyć szeroki uchwyt, więc bidon też się powinien zmieścić. I właśnie dlatego go wybrałam, bo był szeroki i był na wózek. A zamówiłam go ze względu na to, że no, jak odprowadzam Staszka, to już jest zimno i chciałam mieć jakiś uchwyt jednak. Znaczy odkryłam, potem jak wylałam pierwszą kawunię, że uchwyt na kawkę się przydaje, na jakiś ciepły napój na tych jesiennych spacerach, szczególnie rano właśnie jak odprowadzam Staszka i potem jeszcze sobie robię jakiś tup 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 pierdanku. No i wtedy mi jest zimno i fajnie byłoby mieć jakiś ciepły napój. No a latem też się przyda. Ciepły napój na pewno źle się wozi w tej torbie zwykłej, wózkowej, więc no, tak to coś kupiłam. Kubek termiczny. Fajnie, widziałam w naszym sklepie, ale stwierdziłam, że kupię sobie taki kubeczek termiczny przez internet w jakimś może fajniejszym kolorku. I najpierw anulowali zamówienie, więc pewnie by już było. A teraz po prostu czekam, bo zamówiłam drugie i czekam, aż przyjdzie. Mam nadzieję, że niebawem to będzie. I pokażę Wam się w bluzce. W międzyczasie mam nadzieję, że w tym miesiącu założę. I zobaczymy. Nie wiem, czy to już koniec zakupów, czy nie. Ale muszę jeszcze się przyznać do strasznej rzeczy. Włosy w tym miesiącu zaczęły mi już strasznie wychodzić. Mimo tego, że aktualnie biorę sporo różnych suplemencików, bo tak, zaczęłam brać coś tam na włosy. Zaczęłam brać takie ogólne witaminki dla mam karmiących. I zaczęłam brać probiotyk. Przy okazji zaczęłam też Kazikowi dawać probiotyk. Ze względu na jego ulewanko. Moja siostra sprzedała mi informację, że właśnie w tym momencie, czyli około czwartego miesiąca, trzeci, czwarty miesiąc, normuje się trawienie laktozy, więc być może to jest właśnie powód, dla którego Kazikowi się tak ulewa i być może probiotyk pomoże mu z tym ulewaniem i ogarnięciem ulewania. Szczerze mam nadzieję. I myślę, że dobrze, to co uda mu się podać, to dobrze, a przy okazji jak mnie będą lepiej pracowały jelitka, to też na dobrze mi pójdzie. Nie zaszkodzi na pewno. I lecimy dalej z tym miesiącem, co? Taka jesień. Opowiedz jeszcze. Dajesz, dajesz. Opowiadaj. I noga na wierzchu? Kazik się bardzo cieszy właśnie, że Staszek przyszedł
z rancia się poprzytulać. Taki poranek. Okej, muszę przyznać, że zakupy przez internet bardzo mi ułatwiają życie. Już tam w zamrażalniku, o tam, mam dwie mrożoneczki, które przyszły. Tam w lodówce mam jakieś aktimelki, no bo dbam o to, żeby Staszek chociaż trochę dziabał witaminek i ten. A tutaj mamy inne mnóstwo fajnych zakupów. Do prania dla nas, coś widzę, jakieś rzeczy, których nie powinno być, ale tubki z myślą o Staszku i tym, żeby miał drugie śniadanie, jakiś makaronik, takie zakupy. O, tutaj mamy jeszcze, no tak, tortilla. No, więc mamy mnóstwo fajnych zakupów i uwielbiam robienie tych zakupów przez internet, ze względu na to, że nie przynoszą pod dom. Do domu i przesiedzę w międzyczasie, nie wiem, z 15 minut, pół godzinki na skompletowanie tego zamówienia i potem tylko i wyłącznie muszę je rozpakować. Wpadliśmy do Faktory Annopol z myślą o tym, że wypadałoby nam kupić gryzak, bo młody się bardzo ślini, wszystko bierze do buzi i zaczął rzuć smoka zamiast go po prostu ciumać. I zrobiliśmy małe zakupy. Kazik nam tutaj narzeka, podnosi nogi. A Staszek usilnie próbuje pokazać swój nowy kremik. O, Kazik, to jest twój gryzak, który miałeś już wcześniej. Nie, no daj mu do ręki. Tak, to jest twój gryzak. Okej. Fajnie! Staszek się bardzo cieszy, bo znaleźliśmy kremik do buzi Kajko i Kokosz. Staszek uwielbia Kajko i Kokosza. Mamy jeszcze. Kupiłam dla siebie takie wkładki laktacyjne, które można prać. Tak, kupiliśmy to, po co przyszliśmy. Nie w Smyku Outlet niestety, ale w Rossmanie. I kupiliśmy po prostu takie, o, takie ogryzaczka. On jest z wodą, więc można go wrzucić. O, tu. Można go wrzucić do lodówki i będzie chłodny. Okej, dobra. Dobra. Kupiliśmy też dla mnie skarpety. Takie słodkie, jesienne. Oj, o tym to nie mówimy. Okej, Staszek. Widać, że mamy czekoladę po twojej buzi. Och. Dobra. Kazik, ty, już pokazaliśmy krem. Krem idzie do środka. A mój uchwyt! Właśnie w smyku. Mój uchwyt do picia tutaj był, baniaczek z uchwytem się popsuł. Jeszcze kubek termiczny mnie przyszedł, a baniaczek już się popsuł. Okej, wjeżdżamy już bezpiecznie. I lecimy do domciu. Okej, właśnie z ciekawości, bo tutaj zaczęłam ogarniać sobie rzeczy i na obiad, I stwierdziłam, że wyparzę ten gryzak kazikowy nowy. Żałuję, że nie ma chyba informacji, od którego miesiąca on jest, dlatego jestem tak... A, jest, od 3 miesiąca życia, czyli dobrze. No i te wkładki laktacyjne otworzyłam i stwierdziłam, że muszę powiedzieć. Nie doczytałam, że moich wkładek laktacyjnych nowych, wielorazowych jest 6 sztuk. No okej, za tę cenę, czyli za 15 zł, tych wkładek Medeli było 15, 30 na 15 dni. Tych jest 6 sztuk, czyli w zasadzie na 3 dni bym powiedziała. Są, tak wyglądają. Są wielorazowe i mają, uwaga, uwaga, woreczek, żeby dobrze je wyprać. O, sprawdza się. Sprawdza się gryzoczek. I tak, ponieważ zaczęła nam się listopad, czyli 4,5 tygodnia już mamy na karku. Kazik sobie o tutaj. Wyjątkowo spokojny jak na ten czas, ponieważ nie dzisiaj. Dzisiejsza noc była dobra, ale poprzednia noc była słaba, bardzo słaba. Nie dość, że Kazik miał problemy z pójściem spać,
to jeszcze obudził mi się o 11:30. Jak normalnie. Pierwszą drzemkę zalita raczej tak o do około 2:00, czasami 1:00. Więc tym razem obudził mi się 1,5, jak nie 2,5 godziny wcześniej. I potem budził się co godzinę. I ja nawet już o 3:00 w nocy wzięłam go do łóżka i chciałam, żeby sobie po prostu się dokarmił w trakcie spania. Więc troszeczkę takie na śpiącego karmienie się na łóżku na leżąco. I niestety nie szło. Później tak naprawdę całe popołudnie był bardzo, bardzo marudny i próbowałam go dokarmiać i tak średnio to szło. Skończyło się w końcu tym, że wyciągnęłam maść na dziąsełka, posmarowałam mu dziąsełka i dopiero to go uspokoiło. W międzyczasie, to chyba mówiłam, kupiliśmy gryzaka nowego, więc mamy już zestaw gryzaków, żyrawkę, gwiazdeczkę i tam coś na chyba plus 9 miesięcy, więc taka troszeczkę szczotko gryzaczek. Cieszę się, że ta noc już była znacznie lepsza niż poprzednia i też rano też w miarę sensownie się obudził, w sensie około 1:30 chyba się obudził, potem się obudził w międzyczasie koło chyba 3:00, koło 3:00 się obudził, ale tak wziął 2 łyki chyba na popicie i usnął. Coś go tam męczyło. Jakieś pruczki. I chyba po prostu nie, bo coś mu się śniło i tak. Mam taką zasadę, że tak jak słyszę takie miałknięcie jedno przez sen, to taki płaczek pojedynczy, to czekam, czy będzie drugi i na drugi dopiero wstaję, bo no wiem, że on ma tak, że czasami przez sen zdarza mu się tam zakwilić i zapłaknąć. Nie to, że cały czas tak, nie wiem, bardzo płacze, to ja wyskakuję z łóżka i pędzę. No i właśnie, ponieważ Kazik cały czas jest na jednej stronie w łóżku, ja zaczęłam moją przygodę z programowaniem i się okazało, że nadwyrężyłam jedno ścięgienko w dłoni prawej. Ono jest tak tu, od kciuka. I nawet ten ból przyszedł mi troszeczkę na nadgarstek. W sensie jak naciskam w jednym miejscu w nadgarstku, to go czuję. Boję się, czy to nie wchodzi w cieśnię jakąś. Ale mam nadzieję, że nie. to by było straszne. No ale tak czy inaczej, jeżeli mam dziecko na ręku i cokolwiek próbuję sięgnąć prawą ręką, to mnie boli. To jest niesamowite, jak daleko sięgam te mięśnie. Jeżeli jest sytuacja właśnie, że chcę coś podnieść, coś tą ręką, nie wiem, nawet do lampki nocnej chcę sięgnąć. Mamy wysoko lampkę nocną. Taką nocną. Ona specjalnie jest lampką nocną, żeby nie palić dużego światła. Jest tak poustawiona, żeby to światło było porozproszone, tak żeby nie budzić męża, jak wstaje w nocy do karmienia. Więc to jest straszne, jak to potrafi boleć i jak te wszystkie mięśnie i ścięgna są ze sobą połączone. Mamy już 4,5 miesiąca i tak, ostatnio zaczęliśmy walczyć z lekkim powrotem ciemieniuszki. Tutaj Kazik ma bardzo zmęczone oczka. Ale niestety, jak przysnęło mu się, to weszliśmy do Biedronki, w której jest strasznie głośna muzyka. Dodatkowo, Kazik obudził mnie bardzo wcześnie, bo tutaj coś się dzieje. W buziaku chyba. Dziąsełka się przygotowują na zębule. A jeśli chodzi o zęby,
to wiadomo, wszemi wobec jest to, że kobietom po porodzie i po ciąży i w trakcie laktacji, ale się kichrać, i w trakcie laktacji czasami zęby idą. Po prostu idą precz. Nie oszukujmy się, mamy listopad już. I byliśmy ostatnio na cmentarzach przed Wszystkimi Świętymi, żeby nie pchać się w tłum ludzi. I tatun kupił Stasiowi i mnie, nie wiem czy sam jadł, pańską skórkę. Ostatnio tłumaczyłam też mojej siostrze, czym jest pańska skórka, więc jest to, brzydko mówiąc, mordoklejka. Z tego co czytałam kiedyś przepis, to opiera się on na cukrze albo skondensowanym mleku, albo i tym. Jest to mega, mega, mega twardy karmelek, który w ustach się zaczyna rozpuszczać i daje się dopiero żuć. A ponieważ jest bardziej klejący niż jakakolwiek krówka, to weryfikuje każdą poluzowaną plombę. Mnie też zweryfikowało to plombę. Okazało się, zaraz poleciałam tego samego dnia jeszcze do pani doktor, pani dentystki naszej, która po prostu mi zrobiła patroneczek, żeby zabezpieczyć tego zębolka, i się umówiliśmy. Umówiłyśmy się. I tak, ponieważ na całe szczęście okazało się, że nie doszło. No i pod tą plombą po prostu zaczęło się coś tam dalej psuć. Więc niepocieszona poszłam na borowanko. Borowanko skończyło się sukcesem, bez kanału, więc jestem przeszczęśliwa. Na całe szczęście moje zęby są w miarę odporne na te ciążowe wypadania i nie wiem, psucia się jakieś większe, więc chociaż z tym jestem przeszczęśliwa. Aha, może jednak uda się usnąć. No więc jeżeli chodzi o kazikowe zęby, to stosujemy gryzaki. No to wracamy. Troszeczkę w innym miejscu. Ja mam naszą matę. I na niej właśnie tak. Z lodówki wyjęłam gryzaczek, który chyba niespecjalnie kazikowi idzie. Chcesz? A może? Nie, zmęczona kruszynka jest chyba. Jeden z bardziej ulubionych gryzaczków naszych to ten. I chciałam powiedzieć, że ale on jest do przetarcia i chciałam powiedzieć, że coś podobnego mieliśmy przy Staszku, w sensie on to pogubił, jak jeszcze jeździliśmy pociągami i nie mieliśmy samochodu, w sensie, że mieliśmy takie szczoteczki treningowe, to się wtedy nazywało, szczoteczki treningowe miały właśnie taką osłonkę, ogranicznik dla mniejszych dzieci. Jedne na pewno miały takie coś, masujące właśnie dziąsełka, a druga ta szczoteczka miała trochę inną końcówkę, ale już nie pamiętam jaką. Niestety Staszek to zgubił. Więc to jest druga rzecz, która przynosi nam ulgę. O dziwo, coś takiego nam przynosi ulgę. To są, to jest jeden z zestawu, jedna piłeczka z piłeczek sensorycznych. I wiem, że jeżeli Kazik zaczyna to ciućkać jak pierś, to znaczy, że jednak marudzi, bo chce mu się pić. A tak sobie czasem podgryza to. Mamy też od tej naszej maty, mamy też takie bananki, które czasem pomagają. Mam wrażenie, że coś chyba nie do końca była ta kamerka czysta. Okej. Tego typu książeczka też pomaga. Zwykłą taką kontrastową. Ops. Taka kontrastowa też była jedzona. Chcesz? Widzę, że się poruszyłeś. Jak mnie zobaczyłeś, proszę. Ostatnio napadła ta książka, więc wcale nie jestem pewna. Ale tutaj widzę, że coś kminimy. Okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, jedną z ulubionych rzeczy też Kazika jest ta grzechotka.
Ma tutaj, o, nie dość, że grzechocze, to jeszcze ma właśnie tutaj takie silikonowe, gryzaczkowe jakieś końcóweczki. O, jak się ucieszyło dziecko. O, tak, kmienimy, dotykamy. Zdecydowanie Kazik też odkrywa swoje nogi. Bardzo często podnosi je do buzi. Zdejmuje skarpety i jest różnie w związku z tym. Mamy jeszcze jego misia od brata. Ja widzę, że się tutaj dziecko poruszyło. Jakie szczęśliwe. A, nie widzicie tego śmiechu? Tak? No to jest ta maskotka, którą poszliśmy ze Staśkiem kupować. Więc super. No i to są rzeczy, które zabawkowo łagodzą troszeczkę dolegliwości. Niestety to nie wszystko. Mamy, zaraz wam pokażę, co mamy, co mamy. Ukidoki. Mniej z takich zabawkowych rzeczy. Mamy tak, żelik na dziąsełka i ząbki. On ma taki zapach mocno miętowy. Więc nie wiem, czy łagodzi, czy nie łagodzi. I w razie, gdy już nic innego nie daje rady, to też przy okazji mojej plomby wypadniętej, że tak powiem, i naprawionej, to się tak podpytała mojej pani dentystki, która jest specjalistką od dzieci, więc poszłam ze Staszkiem, jak był malutki, do niej. I no w zasadzie można powiedzieć, że 7 lat z nami jest i zagląda Staszkowi do zębów, dziąsełek i do co tam będzie. No i zaraz nowe zębki będą do oglądania, nie? Kazik? No, więc jak nic nie działa, już nic a nic, to kupiłam po prostu paracetamol, taki w kropelkach, coś tam piemka, nie wiadomo co. Paracetamol w kropelkach. Tak wygląda buteleczka. Jest z taką fajną pipetką. Ja nie potrafię chyba korzystać z pipety. W sensie mam problem, żeby odmierzyć. Szczególnie, że to jest gęste. I jeżeli spuszczam, to robi się bąbelek powietrza i tak... No, trochę mam z tym problem. Dawno chemii nie miałam, dawno się tym nie bawiłam. No. I to jest po prostu już nasza ostateczność. Najpierw łagodzimy masując paluszkiem dziąsełka, dając gryzaczki różne. No ale jak już nic nie daje rady i mamy tutaj płacz i tylko noszenie na rączkach i płacz i ani cycuś, ani glancuś, to... No właśnie, ta zmęczone dziecku. No to wtedy trzeba sobie radzić w ten sposób. Nie oszukujmy się, dzisiaj wstałam przed 4 rano. Potem zrobił przerwę na 1,5 godziny na guganie i płakanie. I jak już się pożegnałam ze snem ostatecznie, zaczęłam już wstawiać wodę na herbatkę, kawkę czy cokolwiek, to Kazik usnął. Znaczy stwierdził, że tak, to jest ten moment na nakarmienie się, skoro mam czystą pieluszkę, zadbane ząbki i dane środek przeciwbólowy, to mogę zasnąć. A ja powiedziałam, to robię drugie śniadanie dla starszaka do szkoły. I tak nam mija czas. Takie to dylematy. No, więc wczoraj w ogóle wyczaiłam właśnie, że się zrobiła trochę większa ciemieniuszka, bo do tej pory była malusieńka ciemieniusia taka, że prawie jej nie było, można byłoby rzec. Później widziałam, że się robią takie pomarańczowe właśnie plamki. No to trochę mocniej zaczęłam to myć. Teraz zaczęło się troszeczkę uszczyć wczoraj, więc znowu mycie. Naszym ulubionym środkiem jest ziajka, powiem taki do kąpieli z ciemieniuszką, na ciemieniuszkę, taki mały uśmiech tutaj się nam pojawił. Tak. Ale zobacz, jakie zmęczone oczka małe.
Tak, i uśmiech dla was specjalnie chyba po to, żebyście dawali łapkę w górę i suby. Oh my god. I tą ciemieniuszkę zaczęłam wyczesywać naszą szczoteczką z włosiem. No dobra. To co? Ja odzwaniam do siostry i idę zaraz montować dla was filmiki, żebyście byli na bieżąco i żebyśmy mogli być może podjąć wyzwanie vlogmaska. Tak? Vlogmasek, czyli codzienne vlogi w okresie adwentowym. Normalnie to chyba zazwyczaj wszyscy robią od 1 grudnia do Wigilii. Zobaczę, czy będziemy robili wtedy od początku adwentu, bo jednak jako katolicy, ten mały katolik też, to wypadałoby od początku adwentu robić vlogmaska. Zobaczymy, czy się uda. Staszek jest bardzo za, żeby kręcić vlogmaski, więc zobaczymy, co będziemy kręcić. Ale on jest też bardzo za, żeby codziennie grać w Minecrafta, więc coś mi zaczął dzisiaj mówić, że chciałby kręcić filmiki minecraftowe. A on powiedział, nie mamy takiego komputera, który by podołał temu wyzwaniu. Tak, mamy wieczór i Kajik zdecydowanie zafascynowany projektorkiem i gwiazdeczkami, ale zdecydowanie chyba nie chce usnąć. I jeszcze tam został nam tak naprawdę jeszcze tydzień z małym haczykiem tego naszego miesiąca, niespełna piątego. I tak Kazik ulewa sobie tak już, no gorzej, że tą treścią jednak, ale troszeczkę mniej mi się wydaje. Zazwyczaj jak leży na brzuchu, to mu się zdarza jednak tam coś popuścić soku, że tak powiem. Ale tak, raz nam się zdarzyło, że mu się zdarzyło coś tak ulać, nie wiem czemu, ale wręcz jak leżał, to sobie w oko ulał, co było niesamowite. W wózku akurat jechaliśmy i tak tutaj widać, że mamy ubranka różne, bo dostaliśmy mały zapas, więc się suszą. Musiałam zrobić większe pranie. Tutaj na ziemi już mamy dużą matę rozłożoną, taki koc piknikowy, ponieważ Kazik zaczął nam po prostu robić rotację dookoła swojej maty, więc najpierw wczoraj zdjęłam pałąki i dzisiaj już po prostu uznałam, że najlepiej będzie jednak rozłożyć ten koc piknikowy i w ten sposób powalczyć z małym pełzakiem. Tutaj moczkowa. Chwilę temu przeszedł mi kalendarz adwentowy dla mnie. Postanowiłam jednak sobie zamówić. Dla Staszka też coś tam zamówiłam. Staszek w ogóle, ponieważ właśnie wybraliśmy się na chwilkę do Łodzi, to Staszek dostał żelkowy kalendarz adwentowy. Kazik wybrał jedzenie. Więc tak, byliśmy na chwilkę dosłownie w Łodzi u mamy, więc Staszek dostał już żelkowy kalendarz adwentowy. Ja zamówiłam dla niego jeszcze kalendarz adwentowy jeden, taki, żeby miał coś bardziej zabawkowego. On ostatnio polował na kalendarz Lego i tak przez kilka sezonów z rzędu. O, próbuję tutaj, żeby Kazik nie płakał, krzycznie jadł. Przez kilka sezonów z rzędu Staszek miał kalendarze adwentowe albo z elementami z Playmobil do zamku swojego, albo na przykład jakieś świąteczne z Lego. Tym razem nie zdradzę sekretu, bo prawdopodobnie ten odcinek już się okaże, tak się zastanawiam kiedy, bo wiem, że mam jeszcze jedną zaległość, a wszystko się już na całe szczęście póki co na bieżąco publikuje, znaczy na bieżąco, no nadrabia się, więc mam nadzieję, że macie już dostęp do większości tych filmików. I tak, więc Staszek miał takie kalendarze i jeszcze starałam się robić dla niego i dla mojej chrześnicy. Ale ten rok jest taki, że trudno mi jest cokolwiek stworzyć. Próbowałam, znalazłam nawet fajny taki drewniany kalendarz, ale jak pomyślałam sobie, że taki drewniany kalendarz wielorazowy,
który byłby super. Kosztuje niewiele taniej niż gotowy kalendarz z łamigłówkami Lego. To pomyślałam, że to może być dobra opcja, właśnie taki kalendarz z łamigłówkami Lego. I to nam zrobi za zadania, które są niezbędne do oglądania jakichś bajek i filmów i coś. A dla siebie, no myślałam przez jakiś czas, kusił mnie fajny kosmetyczny kalendarz, ale ponieważ kosztował miliony monet, to na całe szczęście się nie skusiłam na niego. Skusiłam się za to na kalendarz kawowo-herbaciany. Jestem dumna z siebie. Pierwszy raz od dawna nagrywam chyba. Znaczy, ja mam wrażenie, że pierwszy raz od dawna albo od tygodnia nagrywam ze spacerku, ponieważ udało się jakoś ograniczyć płaczki Kazika, ponieważ przyszło zimne powietrze i nagle w połowie listopada skończyła się jesień piękna, a zaczęła się jesień zimna i poczuliśmy chłodek zimowy, a to moje dziecko lata. Kazimierz uznał, że niestety, ale przywita jesień i zimę krzykami i żarliwym protestem. Nie rozumiem, jak można nie lubić zimna. Dobra, zimna jak zimna, ale jak można nie lubić zimy i troszeczkę chłodniejszej jesieni. Moje starsze dziecko jest jednak dzieckiem późnej zimy, wczesnej wiosny, więc zimne powietrze to była norma i musieliśmy się hartować. Tutaj na całe szczęście przekonałam go smoczkiem, żeby się nie darł, ponieważ wcześniej niestety, ale dzisiaj rano nawet jak szliśmy ze Staszkiem do szkoły, to towarzyszyło nam co metr przestawanie i uspokajanie, w ostateczności branie na ręce. Nadejskie sceny, bym powiedziała. A tej mojej opatulone we wszystkie strony dzieciątko tym razem jest spokojne dzięki temu, że zanim wyszłam z domu prewencyjnie, podałam smoczka. Nie lubię smoczków. Jestem przeciwniczką podawania na wyrost smoczków. Ale żeby się oswoił z zimnym powietrzem, no to myślę, że przez chwilę trzeba będzie jednak pokorzystać z tego dobrodziejstwa ludzkości. Ja musiałam to nakręcić. Kazik właśnie z fascynacją obserwuje tam swój pierwszy śnieg. Że troszeczkę delikatnie pruszy, to Kazikowi otworzyłam, żeby móc pooglądać. O, tak wygląda. Jeśli nasz punkt oligocenki jest już czwarty, ten pod dachem, to znaczy, że już zima. A dla nas to znaczy, że za chwilę Kazi będzie miał 5 miesięcy. A to oznacza koniec tego filmiku. Więc chyba dzisiaj pora na podsumowanie. Cześć. Pokażesz, co potrafisz? Nie ma łatwo. O tak, pięknie pupcia w górę. Jeden z postępów tego miesiąca, pupcia w górę. I prostowanie rączek, i prostowanie nóżek. Mam nadzieję... O, nie płaczemy, ale pięknie pokazałeś rączki w górze. Tak? Czyli dwa nasze sukcesy tego miesiąca. Czyli wyprostowane... Aha, super robisz! Na wyprostowanych nóżkach, tak, na wyprostowanych rączkach też się podnosimy. Wiecie co, ja próbowałam robić takie wyprosty rączek na brzuszku i to jest ciężkie. Mój starszy syn powiedział, że to tak jak na tańcach robili syrenkę. Tutaj ewidentnie mamy foczko pingwinka chyba, tak? Tak, na pingwinko się zjeżdża, tak. Ty nie pokażuj bratu, że potrafisz na pingwinka zjeżdżać. Co uda i dziwy. Julian Tuwi. A tam nie wiem. By adły gdzie etyś w li
lasu śnieg. Niebieski. Niebieski. Oj, śnieg. Kasik, ale ty się nie wstawaj tam. Krzyszek. Au. Tak. Oj. Dziwierkę. Au. Pierski. I. Czekamy. Pieski? Jak to? Dawno nie robiliśmy pościelowego vloga. Więc korzystając, że Staszek jeszcze smacznie chrapie, to odnowiłam chwilę powiedzieć o Kazika postępach. Kazik, co fajnego nauczyłeś się robić? On jeszcze nie odpowie, chociaż bardzo ładnie guga. Mam wrażenie też, że już nauczył się śpiewać, w sensie jeżeli chciałby, chyba żebym śpiewała, to czasami po prostu tak mruczy, tak robi i to ma mnie chyba zachęcić do śpiewania. No i mamy to, że Kazik przewraca się w obie strony i zaczął też pełzać do rzeczy, które go interesują. Mało oczka, mało oczka. Kazik zaczął właśnie pełzać do rzeczy, które go interesują gdzieś tam na dywanie, więc zaczęliśmy rozkładać po prostu koc piknikowy na dywanie, bo ta mata z pałąkami to okazało się dużo za mało. Co tam? Zdecydowanie dziązełka przygotowują się na ząbki, bo Kazik bardzo dużo chce jeść, w sensie paluszka na przykład, albo gryzaka. Kazik też podnosi, leżąc na brzuchu, podnosi ręce do góry, wyprostowuje rączki i wygina tak tułów. No i zaczął też prostować nóżki, czasami będąc na pupci. Na pupci, na brzuszku. I pupcia wtedy idzie do góry. Totalnie. A ja dziś muszę wrzucić filmik i ten filmik, uwaga, uwaga, będzie w miarę na bieżąco, ponieważ jutro, tak patrzę, zerkam sobie na kalendarz, jutro Kazik skończy dokładnie 5 miesiąc. Będzie odhaczony. A my już tydzień później będziemy publikowali filmik. Już tak naprawdę w czasie adwentu, Kazik. Co w związku z tym robimy? Właśnie nie wiem teraz, czy publikować wam od początku adwentu, czyli 3 dni dłużej niż inni youtuberzy, którzy jeżeli będą robili vlogmasy, to będą robili to od 1 grudnia. No ale jeżeli filmik będzie publikowany 29 listopada, listopad już mamy, to na zdrówko. Okay, Staszek chciał się pochwalić swoją nową fryzurą i czy zaśpiewać? Kasiu kocham cię, 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 Kasiu kocham, kocham cię, Kasiu kocham cię, Kasiu kocham cię, kocham, kocham cię, Kasiu kocham cię, kocham, kocham cię. Hej!